Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Przez 4 dni ratusz oblegany był przez wnioskujących o bon żłobkowy. Mieszkańcy Suwałk, których dzieci nie korzystają z publicznych żłobków prowadzonych przez nasz samorząd, zyskali znaczące wsparcie finansowe na organizację opieki nad maluchami. Wnioskodawcy, którzy złożyli dokumenty do 5 września, jeszcze w tym miesiącu dostaną na konto 300-złotowe dofinansowanie. Trzeba przyznać, że mieszkańcy Suwałk żywo interesują się uzyskaniem bonu żłobkowego. Sam osobiście nawet na korytarzu pomagałem dwóm osobom, które takie wnioski składały, by złożyć ten komplet dokumentów, więc widać, że to zainteresowanie jest i petenci w tej sprawie zgłaszają się. Nie ma co ukrywać, jest to wymierna pomoc. 300 zł miesięcznie dopłaty do pobytu dziecka w prywatnym żłobku. Są to dość duże pieniądze i duży zastrzyk dla budżetu domowego. Program wystartował 2 września. By otrzymać wypłatę w danym miesiącu, taki wniosek musi być złożony do 5 dnia miesiąca, więc w przypadku tego miesiąca do 5 września. I te osoby, które taki wniosek złożyły do 5 września, mają gwarancję, że jeszcze we wrześniu te 300 zł otrzymają. Wnioski są przyjmowane stale, jednak te, które trafią do ratusza po 5 dniu każdego miesiąca, realizowane będą od następnego miesiąca. Co istotne, jeśli rodzic bądź opiekun prawny dziecka utraci pracę będącą warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia, zobowiązany będzie do zgłoszenia tego faktu w magistracie. Niewykonanie tego obowiązku grozi konsekwencjami prawnymi. Bon żłobkowy ma za zadanie nie tylko wesprzeć finansowo rodziny wydające pieniądze na opiekę nad maluchami, ale też ułatwić rodzicom szybki powrót do aktywności zawodowej. Rynek pracy bardzo ich rąk potrzebuje.